Na ulicy Świętosławskiej, na tejże uliczce, rozgrywa się akcja nowego spektaklu, bardzo znanego już dobrze teatru, Teatru Strefa Ciszy, a ten spektakl nosi tytuł Sąsiad 2000. O co chodzi? Chodzi o wybór sąsiada milenium. Wszyscy przeżywamy na swój sposób koniec wieku. Teraz będziemy zaczynać, teraz przyjdzie komisja. Powtórzymy wszystko, bo ja się denerwuję, jeszcze pomylę wszystko. Przesuńcie się, kochani. Bo tu musi być wejście, jak przyjdzie komisja, nie mało się przydzierać, no. A ty zobaczysz, że się nie chcemy. Uwaga! Fala! Uwaga! Fala! Fala! Sąsiada milenium otrzymuje pan Leon z Podbianki. Zauważyliście Państwo, i że jest też ta prawdziwa demokracja, bo są wybory sąsiada, manipuluje się tymi wyborami czasem, a potem jest taki anarchistyczny fragment, bo przychodzą tacy samozwańczy uczestnicy konkursu, więc tu naprawdę mamy lekcje różnych społecznych relacji, bardzo tak. Zaśpiewajmy! To jest normalny kidnapping! Naszego Leona z Podpiątki! Ukradli! Nie pozwolimy! A największy chan tam stoi na tej scenie! Zobacz! To jest! Zbił ci! Nie rzucaj z komisji! Co? Międzysąsiedzkie były stosunki na początku dobre, dosyć dobre, potem różnica poglądów, dwa stanowiska, dwa obozy, starcie, a kiedy była potrzeba, wszyscy się zintegrowali, zjednoczyli. Lubię ten teatr, lubię to, co się dzieje na ulicy w ten sposób, lubię taki rodzaj interaktywności.